Czy mógłbyś wynieść śmieci? Zaraz. Poodkurzasz dywan? Później. Wyjdziesz z psem? Tak, zaraz. Byłeś w sklepie, jak cię prosiłem? Nie, pójdę później. Powiesisz pranie? Zaraz. Panie doktorze, przyniosłem wyniki badań, na które mnie pan skierował. Dobrze, pozwoli pan, ja sobie wszystko zobaczę w karcie. Ach tak, miał pan objawy takie niepospolite. Tak, nie mogłem skończyć żadnej pracy. Właśnie. Trudno mi było kończyć zadania. To powodowało konflikty. Miał pan jeszcze, pamiętam, rodzaj swędzenia. Tak, jakieś takie wysypki, jakiś taki niepokój, tak, niecierpliwość. Tak, rzeczywiście, rzućmy okiem na te... To jest w normie. Tu leciutko przekroczone, nie, tutaj jest, pasuje wszystko. To teraz wszystko jasne. No tak, tutaj też jest podwyższone. To się zgadza, rozumiem. Wie pan co? Sprawa jest oczywista. Złapał pan późnienia leniwcowatego, zwanego zarazem pospolitym. To groźne? Tak, bywa niebezpieczne, ale nie jest groźne i myślę, że jeśli przepiszę panu lekarstwa, jeśli będzie pan brał je regularnie, to one z pewnością pomogą i wnet poczuje się pan lepiej. Już sekundkę. Tak, przepisuję panu systematynę, którą powinien pan brać 3 razy dziennie. W każdej aptece pan ją dostanie i to powinno pomóc. Do kontroli zapraszam za miesiąc. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Tak, witamy bardzo serdecznie. Dziś, słuchajcie, zaatakowała nas bardzo niebezpieczna bakteria. Lub wirus. Nie do końca wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, ale wiadomo jest, że swędzi czasem. No i ma bardzo paskudne objawy, które się gdzieś tam pojawiają, czyli nie udaje nam się zrobić to tego, co zaplanowaliśmy. Lub tego, o co nas prosi się, żebyśmy zrobili. I to oczywiście nie tylko w sferze obowiązków domowych miało to miejsce w naszej scence, tylko w sferze obowiązków szkolnych, zawodowych, jeżeli jesteśmy osobami, które pracują. Generalnie chodzi nam o pewien problem z wykonywaniem prac w terminie, czy też w... Na czas. Na czas. Krótko mówiąc, na czas. To ja się zapytam, dlaczego ta bakteria, będę szedł w stronę bakterii, będzie mi łatwiej wyobrazić sobie to, może wam też, dlaczego ta bakteria jest tak bardzo niebezpieczna? Wydaje mi się, że dlatego, z tego powodu, że kiedy mamy na przykład wolną sobotę, tak, w której wiemy o tym, że powinniśmy wykonać, no powiedzmy, 3 czynności. Posprzątać w pokoju, zrobić jedno zadanie i nakarmić rybki. Mhm. Więc kiedy wstajemy sobie rano, to wydaje nam się, że mamy na to bardzo dużo czasu i właściwie nie ma powodów, żeby zabierać się za to od razu. Słusznie. Więc możemy sobie spokojnie to zadanie odłożyć na później. Mhm. Później ma bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe słowo, bo ono wcale nie mówi, że nie będę tego robił. Wręcz przeciwnie. Tylko, że zrobię jak najbardziej. No później. Później. A to później jeszcze pięknie nam oddala ten czas, że w zasadzie no nikt chyba nie powinien się czepiać, no bo przecież powiedziałem, że zrobię. Nie powiedziałem, że nie. To otóż właśnie. Później. No przecież później to jest później. Tak. Oczywiście są takie późnieje, które przeciągają się do kilku dni nawet, tygodni. Miesięcy, tak?
są prace, które czekają na wykonanie nawet latami. Takie przypadki też się zdarzają. Ale gdybyśmy sobie wrócili do naszej soboty. Tak. Nawet gdybyśmy w obrębie tego jednego dnia odkładali te prace, to zwróćcie uwagę na taką prawidłowość, że kiedy rano czy w południe mamy jeszcze, widzimy tę sytuację, panujemy nad czasem, ponieważ mamy go dużo, to w momencie, kiedy odsuwamy na później te poszczególne zadania, to oczywiście no, nie śpimy, nie odpoczywamy, robimy różne rzeczy, które powodują upływ czasu i nagle okazuje się, że robi się godzina 16, 17, tak, tak. My mamy ciągle te trzy zadania do zrobienia, wykonujemy jedno albo nie, jeżeli później jest bardzo zjadliwy i bardzo mocno nas atakuje, to przesuwamy to jeszcze w czasie, tak. I nagle się okazuje, że po pierwsze, tego czasu już nie ma, po drugie, czujemy się znużeni, właśnie, zmęczeni, tak. A tu jeszcze trzy zadania przed nami i albo przekładamy je na kolejny dzień. Słusznie, bo później to później. Później właściwie można to tak rozumieć. Albo musimy to robić, no i przychodzi nam to z coraz większym trudem. Im bardziej to odsuwamy, tym to zadanie wydaje się trudniejsze, tym to zadanie wydaje się mniej przyjemne. Bo ja jeszcze zauważyłem, że później atakuje najczęściej wtedy, kiedy my mamy pewne obowiązki do zrobienia. A to zadanie, które musimy wypełnić, czy to w szkole, czy w pracy, a to pewne zadanie domowe, które musimy zrobić w domu, w obszarze domu, jakąś pracę. To jest pewien obowiązek, nie przyjemność, a obowiązek. No więc wymyślam sobie, wręcz nawet wiem, że dużo lepiej będzie w tym czasie poczytać książkę, pograć w jakąś grę, obejrzeć serial, pójść z kolegami pograć w piłkę. Dużo więcej rzeczy ciekawych się dzieje niż zrobienie tych obowiązków. To nie znaczy, że nie chcę ich zrobić. Chcę, tylko później. Oczywiście. Jak wszystkie te przyjemności... Właśnie, wszystkie te przyjemności się wydarzą i to też jest bardzo często niebezpieczne, że później atakuje najczęściej, kiedy my mamy zrobić jakiś obowiązek, mamy zrealizować jakiś tak, obowiązek. Tak, on raczej dotyczy obowiązków niż przyjemności. Mm-hmm. Nie odkładamy przyjemności na później. Tak, przyjemności realizujemy od razu, a obowiązki troszeczkę na później. I teraz lub zaraz. Kłopotów z tym związanych może być więcej. Na przykład, kiedy mamy odrobić zadanie z matematyki, to zaraz po szkole, to zadanie wydaje się proste, jasne, pamiętam co było na lekcji. Tak. Więc spokojnie mogę odłożyć je na później, bo przecież nie jest skomplikowane. Pewnie. Ale za 2-3 godziny lub na drugi dzień nie pamiętam już tego tak dobrze, tego co było na lekcji i to zadanie staje się coraz bardziej skomplikowane. Im jest później, tym mniej pamiętam, tym mniej rozumiem i nagle to zadanie staje się bardzo trudne. Kiedy wczoraj było łatwe, dzisiaj jest już trudne. Dobrze, czyli później powoduje, że niektóre zadania stają się trudniejsze. Tak. Co więcej, zaczyna się gromadzić tych zadań coraz więcej. Bo przecież te zadanie, które przekładam na później, tak. To później przekłada się na kolejny dzień, tak. No to jest jakiś dzień, w którym też mam jakieś zadanie. Właśnie, z racji tego, że no jest kolejka, no też muszą być przesunięte na później. No i naturalnie, zobaczcie co się dzieje. Robi się hałda naszych rzeczy, obowiązków, które mamy do zrobienia. Oczywiście my dorzucamy drugie, następne później lub zaraz. Co powoduje, że my już później nie jesteśmy w stanie zrealizować tego wszystkiego. I tu jest największy problem, kiedy zabieramy się, bo już musimy to zrobić, bo nie ma wyboru, bo skończyło się już później, skończyło się zaraz, ktoś przyjdzie i nas rozliczy, a my nie mamy szans nawet na zrobienie. Bo jest 22. Tak. I żadne lekarstwo w tym momencie nie pomoże. Ono pomoże, kiedy weźmiemy tą receptę i zastosujemy regularność. Czyli na kolejny dzień, tak. Na kolejne zadanie zaczniemy je rozkładać w taki sposób, żeby wykonać pewne zadanie, później w ramach przyjemności obejrzeć serial, wykonać kolejne zadanie, tak. I w ramach przyjemności pograć w grę, rozłożyć sobie zadanie, bo kiedy będziemy je przesuwać w czasie, tak. No to one się w pewnym momencie zbiegną
I tego czasu najzwyczajniej w świecie będziemy mieli za mało. Co więcej, słuchajcie, czasem ta bakteria taka atakuje paskudnie, że kiedy my mówimy później, wierząc w to, że uda nam się to zrealizować właśnie później, to okazuje się, że nie ma już tej możliwości zrealizowania, bo wszystko gdzieś pozmieniało się i ja już nie mogę zrobić tego zadania. Tak, bo na wszystko sklep już jest zamknięty. Tak, i wszystko przepadło i to moje później doprowadziło do rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby tak to się wszystko skończyło. Także to bardzo złośliwa i niebezpieczna bakteria, która w zasadzie, chciałoby się powiedzieć, atakuje każdego. Bo każdemu z nas przychodzi taka myśl przez głowę, a zrobię to później. I wiemy już wtedy, że to jest właśnie ten moment, kiedy ta bakteria już się czai i próbuje nas zaatakować. I chyba recepta jest bardzo prosta. Lepiej wtedy wziąć się do tej pracy i zrobić kawałek, chociaż troszeczkę, tak jak powiedziałeś. Później zacząć robić jakieś tam rzeczy, które dodatkowe przyjemności i wrócić na nowo i spróbować znowu jakiś mały fragmencik zrobić. To daje nam gwarancję, że my nie odkładamy wszystkiego na jakąś stertę. Na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, tylko powoli, systematycznie to robimy. Dlatego dostałeś lekarstwo systematyne. Oczywiście, gdyby można było systematyczność zażywać w pastylkach, byłoby to wspaniale. Systematyczność jest czymś, co trzeba sobie wypracować i nie jest wcale łatwo utrzymać systematyczność w jakiejkolwiek pracy. Ale jest mniej kosztowne, bo nie musimy chodzić do apteki i wykupować recepty na systematynę. I oszczędza nam wielu stresów. Tak, więc słuchajcie, tutaj sprawa jest wyjątkowo prosta. My, każdy z nas czuje, kiedy atakuje nas bakteria później lub zaraz. To jest bardzo łatwe, choćby nawet to swędzenie, ale wiadomo... To jest bardzo specyficzne uczucie. Mhm. To jest takie uczucie, które dopada nas, kiedy wiemy, że mamy coś zrobić, ale to nad nami wisi, bo teraz zwróćcie uwagę, że prace, które nie zostały zrobione, tylko są do wykonania, one w jakiś taki paskudny sposób ciążą nam, wiszą nad nami, tak nas oblepiają, tworzą taką właśnie takie poczucie jakiegoś takiego swędzenia, one gdzieś nas gryzą, gdzieś nas kłują, doskwierają. Wiemy, że mamy coś zrobić, a im więcej, im ta kolejka jest dłuższa, im więcej jest rzeczy do zrobienia, tym bardziej jest to przykre i to nawet może spowodować, że przyjemność, która miałaby w pewnym sensie wypełnić czas między zadaniem, stwierdzeniem, że trzeba coś zrobić, a wykonaniem tego zadania, czyli to później, to nie jest przyjemny czas, właśnie. Tylko on jest przepełniony takim właśnie czekaniem na to zadanie, wykonanie tego zadania, ono nad nami wisi. Świetnie. I wcale nie jest przyjemnie grać sobie w grę czy oglądać serial, bo gdzieś tam jak drobak drąży nas ten, gryzie nas ten później. Że my musimy jeszcze zrobić dodatkowe zadanie i teraz zobaczcie sobie sytuację nieco inną, kiedy my robimy to coś, co jest naszym obowiązkiem, a później idziemy sobie pograć, pooglądać, poczytać, wiele rzeczy porobić i wtedy... I nic nad nami nie wisi. Tak, żadna bakteria nas nie atakuje, robimy to z wielką przyjemnością, bo wiemy, że nasze obowiązki zostały spełnione i zrobione, więc słuchajcie, sprawa jest jasna i oczywista. Kiedy jeżeli coś takiego jak bakteria później, robimy to w pewien sposób od razu. A jeszcze lepiej, kiedy mamy coś do zrobienia, zróbmy to najszybciej jak się da, tak. Bo wtedy będziemy mieli mnóstwo czasu na przyjemne czynności, które nie będą obarczone obowiązkiem, który bywa przykry. Zgadza się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Czy my nie powinniśmy nagrać kolejnego odcinka? Tak, właśnie to pomyślałem sobie, że powinniśmy chyba zaplanować i proponuję może jutro. Jak najszybciej. Tak, jutro. Myślę, że to będzie dobry. A może nie, może zróbmy to później. Później.